Ejo, z tej strony Lopel Katoś, słuchajcie, sąsiedzi z piekła i troszeczkę postanowiłem szybciej nagrać ten odcinek niż tego, bo no, trzeba to zakończyć, ale zanim słuchajcie zaczniemy, chciałem tylko poinformować, jeśli chcielibyście zobaczyć na moim kanale powrót sąsiedzi z piekła do hardcora i tak dalej, to wiem, że istnieje, słuchajcie, reboot fanowskiej modyfikacji, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym podobnie się w to wtaplał i tak dalej. A póki co mamy do przejścia 4 poziomy, ale czy na pewno? Przekonacie się zaraz. I tak jak coś, to ja będę wam tutaj tłumaczył do cyrylicy i tak dalej, więc jak ktoś będzie chciał, to sobie może przeczytać. Ja niestety nic nie rozumiem, bo ani trochę nie umiem cyrylicy. Mój rosyjski to kończy się na tylko kilka słówek wrażliwych i tak dalej. Więc sobie przeskoczmy aktualnie te poziomy i widzę, że mamy tutaj, co w ogóle jest. Wygląda jak jakiś... O chuj, piwnica? Sąsiadini. Tutaj zielone. I żółte. Zostanie kliknę. Jakbyśmy się zamknęli w szafie? Nie wiem. Ale ciekawy pomysł na minigier. Wow, ale autor jest pomysłowy, tak szczerze mówiąc, że przerobił grę, która jest 2D na jakąś 3D horror. No i musimy się ukrywać, bo sąsiedni nie dorwą. Ja miałem w planach ogólnie też coś innego nagrać, ale są aktualnie cały obalały, więc moje plany... legły trochę kurzaki, chyba... Grałem. Mam nadzieję. Tak, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że wam dobrze się to czyta. Pewnie to będzie miało więcej sensu, jak będziecie wy widzieli coś, co się dzieje. No dobra, klikam. Nie mam pojęcia, co to jest. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak jakiś, nie wiem, worek. Albo szkło. Jaka jest szansa, że my jesteśmy w pralce? Tylko co my tam robimy? Był jakiś jumpscare. Ostatnie 5 sekund. Okej. Teraz mamy ten poziom. A, to jest to, co wziąłem na miniaturkę. No dobra, kolejny poziom, wychodzimy. A cóż, i ostatnie. Chyba znaczy, po prostu uciekliśmy od domu. Chyba. Pewnie ktoś powie, no dobra, Ropek, i co? Przedmiotałeś tutaj na 104 minuty i co się więcej wydarzy? A wydarzy się to, słuchajcie, że generalnie mamy tutaj ukryte poziomy. Ja wam powiem tak, słyszycie ten dźwięk? Tutaj są ukryte poziomy. To nawet chyba 3. Więc tak, tutaj mamy, słuchajcie, pierwszy poziom. Jak widać, już sobie tutaj pograłem w niego. A lecimy. Tak, musiałem generalnie to w przypadek odkryłem i zagrałem sobie. Dlatego podzieliłem odcinki na 2. Niestety potem to chyba nie wiem, czy cokolwiek będzie, więc my pędzimy póki co naszą misję.
są dosłownie ułamki sekundy, które potrzebuję, by przejść tych sąsiadów. Moja postać nie może się zatrzymać. Pędzi do przodu. Wszystko idealnie kliknąć i przejść to wreszcie. Niech papuga sobie uśnie. Teraz jak tylko będzie roślinka, to już mogę biec. Najważniejsze jest to, żeby schować się i gotowe. Wygraliśmy aktualnie. Będziemy mieli pełny full czasu. Dobra, biegnij po tego steka, sąsiedini. Nie ma czasu. Nie przejdę tego na 100%, ale przynajmniej spróbuję. Próbowałem. Nie mam lepszego metodu, by to przejść, powiedzmy, w określonym czasie i tak dalej. Się zdenerwował. Dobra, biegnij. Poszedł tego winka i zakończył poziom. O, przyszedłem 100%, okej. Dobra, tu mamy chyba ostatni poziom. Zobaczmy ten ostatni poziom. O! Ej, to nas jest po angielsku. I to chyba byłoby na tyle ze sąsiadów. Tak, przyszedłem jeden ukryty poziom. Nie ma chyba więcej. No cóż. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała i tak dalej. Jeśli chcecie reboota i tak dalej, bym nagrał tego hardcore, to dajcie znać w komentarzach. To tyle, elo.